Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Startujemy wcześniej, jak najwcześniej nam się da. Dotychczas sobie opowiadaliśmy tak o tym festiwalu, już wielokrotnie chyba Państwu opowiadaliśmy, ale już mamy w tej chwili konkrety, już wiemy, kto przyjedzie, za ile przyjedzie i gdzie przyjedzie i jak długo z nami tutaj Za ile, w będzie. sensie za ile dni. Za ile dni Tak, przyjedzie. tak, Tak, tak. o pieniądzach nie rozmawiamy przecież, także. Mamy te wszystkie wiadomości, mamy już podpisane umowy. Jesteśmy na etapie produkcji programu, który na razie uzależniamy jeszcze od ludzi dobrej woli, którzy mają nam dostarczyć jakieś tam loga jeszcze i tak dalej. W związku z tym nie zabieramy się do końca do. No składamy ten program. Natomiast dzisiaj Państwu chcieliśmy powiedzieć, jakie zespoły przyjadą, jakie gwiazdy tutaj rozśmieszające ludzi przyjadą. Ile to będzie trwało, jaka będzie oprawa, która już jest prawie dopięta. Natomiast to spotkanie tak jakoś chcielibyśmy ukierunkować na to, żeby informacja poszła do narodu, że zaczynamy już od początku marca sprzedawać bilety. Mamy tutaj tylko 270 miejsc na sali. Jest dogadani wstępnie, jesteśmy z zespołami artystycznymi, które przyjeżdżają, że zdecydują się na zagranie drugiego spektaklu, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Natomiast no, zależy nam na tym, żeby informacja poszła taka w miasto i w województwo, że już od marca można sobie bilety kupować. Cena biletów nie jest najniższa, bo bilet kosztuje 150 zł. Natomiast liczymy na to, że ma to być rozrywka elitarna i dla elity, i nawet jeżeli dajemy tyle czasu, bo od marca to będzie można sobie uzbierać na ten bilet, a chyba warto, patrząc na ofertę, którą tutaj przygotowaliśmy w teatrze, na ofertę, którą mamy przygotowaną. Mamy błogosławieństwo Europejskiej Stolicy Kultury. Pan kurator do nas dotarł. Będziemy tu się podpierali i zasłaniali. Jak nam coś nie wyjdzie, to na kuratora oczywiście od razu. Według zasady, ale to ja się też doszyję, że oczywiście sukces ma wielu ojców, tylko porażka jest Porażka jest sierotą. bolesna. Ale tutaj jestem właśnie z tego powodu, że jestem przekonany, że to będzie sukces, więc będziemy się wspólnie przyznawać do niego. Ale nam tutaj nic prawie, że do przyznawania się, dlatego że ta inicjatywa jest absolutnie w pełni kształtowana przez Teatr Komedia, tak? I to jest tylko kapitalne dopełnienie programu teatralnego. I tak jak mówiłem, ja się cieszę, że jakby startujecie pierwsi, że już pokazujecie pełną gotowość, bo teatr po znaku prezentacji, olimpiada teatralna, wszystko to wiemy, to rzeczywiście jesień. To w maju będziemy ogłaszać szczegółowy program, też to będzie pół roku przed festiwalem, więc nie tak późno. Natomiast Festiwal Komedia Roku już startuje. Jest to pierwszy festiwal, tak nazwany, więc mam nadzieję, że rzeczywiście to pierwszy jest pewnym zobowiązaniem naszym wspólnym, to tylko po Europejskiej Stolicy Kultury. W 17 nie będzie Europejskiej Stolicy Kultury, to na pewno we Wrocławiu, natomiast Festiwal może będzie. Może będzie festiwal i powiem no coś rzeczywiście o tyle na wyrost, że no nie jestem upoważniony, bo jako kurator programu teatralnego Europejskiej Stolicy Kultury, to cóż mogę powiedzieć tylko o 16. Wydaje mi się, że to jest inicjatywa, którą absolutnie powinniśmy rekomendować dla zachowania, tak? Bo Wrocław szuka takiej inicjatywy. To po to jest właśnie ta Europejska Stolica Kultury, żeby wygenerować z tej naszej codzienności, tak jak z tej codzienności waszego teatru, wygenerować jakąś nową jakość. I żeby wśród tych jakości rozpoznać to, co powinno zostać. Wydaje mi się już dzisiaj, że właśnie olimpiada teatralna nie zostanie, bo to nie ma mowy, żeby kiedykolwiek jeszcze się tutaj odbyła. To jest bardzo duże przedsięwzięcie i zresztą nie o to chodzi. Natomiast właśnie taka inicjatywa jak najbardziej. Tak, rzuciliśmy się, żeby zrobić ten festiwal. Rzeczywiście dla nas jest to duże wyzwanie, bo jesteśmy małym teatrem. Ilość ludzi przy tym pracująca jest też niewielka. Natomiast może nas to z racji pasji, jaką mamy do teatru uśmiechniętego, śmiesznego, komediowego, jakoś nas to tutaj zjednoczyło i zmobilizowało do pracy. Liczymy na to, chcemy jeść ten teatr na razie malutką łyżeczką, ten festiwal. Chcemy zobaczyć, czy to się da zrobić, jak się to da zrobić, na ile ludzie dobrej woli chcą nam pomóc przy tego typu inicjatywie. Jeżeli to się uda, to obiecujemy od razu z góry, że podejmiemy się robić następne edycje tego festiwalu. I już może w trochę innym miejscu, może na trochę większej sali, zobaczymy, bo rzeczywiście ilość miejsc tutaj jest wyraźnie ograniczona.
u nas, ale też ten festiwal może będzie przytulnym festiwalem. Mamy już wstępne zgody Parku Staromiejskiego czy zarządców miejskich, że będziemy mogli wykorzystać Park Staromiejski do naszych działań. Akademia Sztuk Pięknych zadeklarowała, że nam tutaj pomoże wystawami w czasie tego tygodnia uśmiechu, jak sobie to roboczo nazywamy. Akademia Muzyczna obiecuje nam młodych, zdolnych ludzi, którzy przyjdą, będą się chcieli tutaj wykazać swoimi zdolnościami muzycznymi, będą grali w klubie festiwalowym. Wszystkie spektakle zaczynamy o godzinie 20, w związku z tym ten czas troszeczkę nam się będzie przesuwał. My też tak gramy w naszym teatrze o godzinie 20, nie chcieliśmy zmieniać tej godziny. I ta godzina jest jeszcze o tyle bezpieczna, że jeżeli okaże się, że jest zapotrzebowanie na sztuki, na tych artystów, którzy przyjadą do nas, to mamy szansę zagrać jeszcze raz spektakl po prostu o godzinie 17.30 na przykład lub o 17.00. Stąd też nasz pomysł na to, żeby jednak zostawić tą godzinę 20 w spektaklu. Sam festiwal startuje oczywiście 20 i trwa do 26. Paweł zaraz powie o programie artystycznym. Staramy się, spróbujemy zrobić taki mariaż, który będzie polegał na tym, że na końcu festiwalu, w dzień ogłoszenia wyników, przez komisję festiwalową, która już jest też komisją wybraną, zatwierdzoną przez nas, wystąpi Marcin Daniec. Nietypowo, nie będziemy pokazywali żadnego spektaklu. Chcieliśmy, przez moment był taki pomysł, żebyśmy my zagrali na koniec jako gospodarze festiwalu, ale doszliśmy do wniosku, że może jednak Marcin Daniec to nam podsumuje w trochę inny sposób i ten mariaż kabaretu z teatrem może się okazać na przyszły rok czy na następną edycję fajnym pomysłem, żeby jednak kabaret również uczestniczył, powiedzmy, w tym naszym święcie humoru i uczestniczył jako imprezy towarzyszące. Na przykład spróbujemy taką formułę również tutaj rozwinąć. Marcin zgodził się, przyjeżdża do nas tutaj z wielką przyjemnością. Igor Neverly powiedział Markowi Chłasce, jak pan chce coś napisać, niech pan o tym opowiada. No więc chcemy napisać w cudzysłowie oczywiście festiwal, więc staramy się o tym opowiadać. Zresztą ta historia, którą teatr opowiada, zwłaszcza jeżeli chodzi o naszą w niej półkę, jest historią bardzo starą, jak stary jest świat i nie ma tutaj co uważać drzwi otwartych. Ten festiwal, zastanawialiśmy, jaki to będzie festiwal. Czy to będzie taki sam festiwal, bo tych festiwali w Polsce, nie ukrywajmy, jest sporo, łącznie z teatrami komediowymi. Ale pomyśleliśmy sobie, że z racji wyjątkowości naszego miasta, bo nie ukrywajmy, jest to miasto wyjątkowe, z racji wyjątkowości czasu, w jakim to się będzie odbywało, przez to, że jesteśmy europejską stolicą kultury, z racji pewnej tradycji, jakby pewnych wymagań, które ma widownia wrocławska, bo zdarzało się, że były w tym samym czasie jednocześnie produkcje wrocławskie, na które nie można się było dostać, i tak zwane warszawskie, czy tak zwane komercyjne gdzieś, które odwoływano w tym samym czasie. Więc Wrocław nie jest łatwym miastem, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się ludziom chce pokazać. Więc pomyśleliśmy, że ten festiwal powinien być w jakimś stopniu, oczywiście, troszkę wyjątkowym, więc pomyśleliśmy sobie, że może to być taki Olimp, festiwal festiwali, taki, który zgromadzi spektakle, które naszym zdaniem, ale przede wszystkim zdaniem oglądających w szerszej skali to ludzi, są warte pokazania. Oprócz tego wprowadza pewną formę challenge'u, jakiejś takiej rywalizacji, która być może nie jest do końca istotna, ale jak rozmawiamy z ludźmi, którzy mają do nas przyjechać, mówią, że gdzieś to jest jakiś niepokój, to nie jest rutyna. Przyjechanie i stawanie w doboju, że tak powiem, w szrankach z różnymi innymi teatrami, to zawsze jest pewna forma jakiejś ekscytacji czy jakiegoś właśnie niepokoju. Zwłaszcza, że wśród nas tutaj, oprócz tak zwanych twarzy telewizyjnych, które, jak to mówił inżynier Mamoń, bardzo lubię te piosenki, które już kiedyś słyszałem, więc te twarze, które są oglądane, mają w jakiś sposób też oczywiście przyciągnąć widzów. Są też ludzie, świetni aktorzy, którzy nie są, powiedzmy, znanymi z gazet i tak dalej, i tak dalej. Nie są ludźmi znanymi, jak to się mówi, z tego głównie, że są znanymi, niektórzy z nich, ale to są po prostu świetni aktorzy i świetne spektakle. Więc jak Państwo patrzą na repertuar, to spektrum tych teatrów, cały czas oczywiście z tej samej półki, że tak powiem, ideowej, jest różne. Są tu teatry i dofinansowywane przez miasto, przez państwo. Jest też teatr, który jest teatrem takim w ramach kompanii teatralnej. Jest teatr, który jest zawiązaną grupą ludzi przez agencję, gdzieś tam jakąś jest eksploatowany. Więc
pokazujemy też różny sposób organizacyjny dotarcia do widowni, oprócz artystycznego. Pokazujemy też, że ten gatunek jest potrzebny. Oczywiście zakładamy, że jest to, zresztą to realizacja na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jak wiadomo, i to też nie będę tutaj mówił banału, ale o wiele trudniej jest naprawdę rozśmieszyć, niż zastanowić lub zasmucić, prawda? No może wzruszyć, naprawdę jest też tak trudno. Ale staramy się, żeby ten... To nie chodzi tylko o śmiech, to chodzi o tak samą sztukę pies bienfetny, dobrze skrojona sztuka. Bo i repertuar jest porządny, aktorzy grają przyzwoicie, realizacje są dobre. I mało tego, najważniejsze jest to, jak to się mówi, vox populi, vox dei, ludzie to chcą oglądać. I to też jest ważne kryterium, że ludzie to chcą oglądać. I nie bezkrytycznie właśnie, bo zastanawiamy się też, ciekawi jesteśmy, jak ten challenge wyjdzie we Wrocławiu. Takich właśnie trochę różnych teatrów, prawda? Mniej znanych, bardziej znanych, ale cały czas operujących pewnym repertuarem, który i na świecie jest w tej chwili grywany. Wszystkim jest dobry repertuar i sprawdzony. No, to jakby taka jest naczelna idea tego festiwalu. Być może nic nowego, ale jednak zakładając wyjątkowość chwili, czasu i miejsca, zakładając to, że będziemy musieli też, no i tak się złożyło, że jesteśmy w pewnym szeregu różnych innych ważnych dla nas, dla Wrocławia, imprez artystycznych, że w jakiś sposób też będziemy uzupełniali ten obraz i starali się włączyć jak najbardziej szlachetnie w ten obraz, w jaki sposób będziemy mogli, prawda? Więc to ta nasza cegiełka w tym wspólnym murze, mamy nadzieję, że będzie znacząca i też określająca pewne spektrum od takiego teatru naszego, poprzez inne, bardziej takie formy, możemy niszowe, czy unikatowe, czy odbiegające od pewnej naszej idei, ale to powoduje, że ten obraz, pewnego obraz teatru, który teraz być może nam się uda jakoś objąć myślą i w tym roku w ramach Europejskiej Spolicji Kultury, będzie też przez naszą inicjatywę dopełniony bardziej i bogatszy, pokazujący no jakby to kolejną taką formę kontaktu z widzem. Zwłaszcza w naszych czasach ta idea, i to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało banalnie, ale jak wiadomo, teatr ludzi jednoczy. Na naszej scenie tu graliśmy spektakle dla różnych opcji politycznych i byliśmy wzruszeni poniekąd trochę, kiedy patrzyliśmy, jak ludzie z różnych stron barykady oddychają tym samym powietrzem w tym samym czasie. Potrafią odłożyć, zakopać topory wojenne i cieszyć się tak jak wszyscy. Więc to może banalne, ale to naprawdę nie jest banalne. Zapomnieliśmy o takich biało-czarnych pewnych relacjach i takich ważnych sprawach. O tym, że jesteśmy razem, że się bawimy, a jak się bawimy wspólnie, to jak małe dzieci trochę. Wracamy trochę do takich odruchów, prawda, takich no, przecież wszyscy prawie wiedzą, że białe jest czarne, a czarne jest białe. No, nie, tego nikt nikomu nie wmawia. Ja dlatego nie chcę nikomu nie wmawiać. Musi być pełen, pamiętaj. Bo ja jestem raczej bardziej... Więc ja dzisiaj powiem tak bardziej na szaro, tak powiem. No. I to tak, nie chciałbym za dużo mówić, bo wiadomo, że to i tak weryfikuje rzeczywistość, i tak zweryfikują za chwilę państwo, ludzie, państwo, którzy będą to widzieli, o tym pisali. Więc poczekajmy, ale dla nas to jest też takie trochę przeżycie no, w pewnym stopniu ekscytujące i też czekamy, co z tego będzie. Wiemy, że po zainteresowaniu już w tej chwili, że zainteresowanie jest, że ludzie już, zwłaszcza nasi stali widzowie, którzy do nas często przychodzą, pytają, dzwonią, my ze sceny też mówimy o tym, o tej inicjatywie. Ale to jest piękne, naprawdę to, co się mówi w psychoterapii, Wrocław najpiękniejsze miasto w Polsce, nie chciałbym się tu nikomu podlizywać, ale to coś w tym jest, naprawdę. Jeżeli chodzi o otwartość, o energię i o taką wspólnotę, która obowiązuje, zwłaszcza, przeżyłem to na własnej skórze, zwłaszcza od powodzi. Kiedy ludzie nie znający się, po raz za płotów, nie mówiący się dzień dobry, nagle teraz się rzucają na szyję, bo to wspólne coś nas połączyło. Jest ta nasza cegiełka teatralna wspólna taka, i to wspólne powietrze, którym się wieczorem oddycha, niech nas i teraz łączy. Nam, i tak. Od powodzi teraz nam się powodzi. No właśnie, ja nie wiem, co tak przypadkowo wyszło, ale coś w tym jest, wszelkie inicjatywy, które łączą nas, prawda? To wspaniałe, że jesteśmy stolicą kultury, prawda? To jest wspaniałe, naprawdę, bo o tym ludzie mówią, jak ja mam wielu przyjaciół w Niemczech, o tym ludzie wiedzą, ludzie, którzy chłoną ten świat w sposób, jak to Niemcy mówią, genisen, to nie ma takiego słowa w Polsce, ale tak by przeżywać, przyjmować w bardzo szlachetnym sensie tego słowa, to oni to wiedzą. Więc to jest wspaniałe. Naprawdę Wrocław jest, zawsze był postrzegany troszeczkę inaczej, jak takie miasto państwo, a tym bardziej w tej chwili. Więc my staramy się skromnie bardzo nie wypaść z tego kręgu tych szlachetnych inicjatyw i się włączyć z naszą cegiełką.
Jest bardzo dużo inicjatyw tutaj w roku właśnie tym 2016 we Wrocławiu, a my jesteśmy taką inicjatywą, która ma być wesoła, która ma coś takiego spowodować, żeby ludzie do nas chcieli przyjść, powspominać, usiąść sobie, park będzie do dyspozycji, tak jak mówię, tych elementów takich troszkę radośniejszych, na uśmiechu, przynajmniej w swojej wyobraźni, jak to widzimy, powinno tu być sporo i tak byśmy chcieli, żeby to się zapisało w tym roku stolicy, który będzie. To mówi klasyk, może nie będzie lepiej, ale będzie wesele. Może warto czasem. Żyć stało lekce, żyć stało weselieje. Tak. Tak dokładnie mówił. No. Powołaliśmy komisję oczywiście festiwalową. W komisji festiwalowej jest nasza wieloletnia, żeby to źle nie zabrzmiało, pracownica. Nasz anioł z przyjaznych dusz, Emilia Krakowska. Jest pan Janusz Degler przewodniczącym komisji. Zgodził się pan profesor przewodniczyć, także to... Tak, bardzo się ucieszył. Jest Waldemar Krzystek, który podjął się tu również chętnie, że zasiądzie tutaj w komisji i też będzie oceniał. I jest Paweł, który będzie pilnował Waldka Krzystka, żeby za dużo nie mówił i za długo, bo jeszcze trzeba będzie coś oglądać. Także ta komisja wybierze najlepszego aktora, wybierze najlepszą aktorkę. I tutaj mamy jeszcze dylemat, czy zrobić nagrodę publiczności, jeżeli chodzi o najlepszy spektakl, czy też poprosić komisję, żeby oceniła najlepszy spektakl. Nie mamy nagrody dla reżysera, bo wiemy z doświadczenia, że bardzo często spektakle teatralne, a zwłaszcza komediowe, to są spektakle, pod którymi to czy Paweł, czy ja podpisujemy się reżyser, ale bardzo często jednak w dużej mierze to aktorzy ten spektakl w jakiś sposób reżyserują, nie mówiąc o tym, że po trzech spektaklach granych przed premierą widzimy, jak publiczność nam zaczyna reżyserować ten spektakl też. Także to jest tak troszeczkę zawsze na wyrost wpisywanie reżysera, tam Wojciech Dąbrowski wyreżyserował coś tam, to powiedzmy sobie, że tej reżyserii w naszym przypadku jest 30%. Jakby nie wyszło. Jakby nie wyszło, to jest fajne, tak. A to jest jak się migdą. Tak, wtedy się ściąga się spektakl Dąbrowskiego. Chcieliśmy dobrze, ale to nie, bo wiadomo, że jak wyjdzie, to jest spektakl reżysera, jak nie wyjdzie, to jest wina aktorów. Także to jest... Tak się to odbywa. Z ASP mamy współpracę taką, że ASP zapewni nam tutaj wystawy i jeszcze nie wiemy, czy to będą wystawy zmieniane w trakcie, czy to będzie jedna wystawa. Oni chcą się w to włączyć, jesteśmy po takich wstępnych rozmowach. Tam to nie jest to jakieś bardzo skomplikowane działanie i z panem rektorem już rozmawiałem, powiedział, że oni absolutnie oddadzą się do naszej dyspozycji i można tu zrobić. Naszym założeniem jest, żeby wybrać takie dzieła sztuki, które troszeczkę wywołają uśmiech na twarzy. I tutaj na sali kolumnowej zrobić wystawę, no bo to wszystko też musi być w jakiś sposób pilnowane, nie wyobrażam sobie, żeby to wyciągać do ogrodów, aczkolwiek jeżeli ASP będzie miało taką inicjatywę i taki pomysł, żeby zrobić jakieś większe formy, postawić w ogrodzie, to przypuszczam, że tu Zieleń Miejska nie będzie miała nic przeciwko temu i akurat przez ten tydzień, który będzie ten tydzień czerwcowy, to będzie taki tydzień, w którym będzie można sobie to jakoś tak oceniać, wstawić w ten ogród, żeby żył, no bo to też o to chodzi, żeby ten ogród żył i to miejsce żyło związane z festiwalem.